Dzień dobry. Wyglądam dziwaczemu, ale jak ciotka klotka normalnie. Muszę rozwalić trochę te loki. Sorry, że jest głośno, ja już może trochę to ścisza. Wie, że jest w Warszawie. Mhm. Matka se kursuje, więc może wam trochę coś pokoza ciekawego. Naszykowała się, wie to, no jakoś trzeba wyjść do tych ludzi i się pokazać. Ale Rytich, jak... Jezus, że sam tym paluchem. Rytich jak ciotka klotka, bo mi się wydawa. Chociaż, widać, ja te włosy trochę skróciła, ogólnie mam tak choćby ścięte na ala boba, czy coś takiego, ale się fajno prostownica, że się kupiła. Nie mam jej tutaj, prawie tam jest w izbie, więc mogę ją wam pokazać. Ona jest z chyba Remingtona. Czekaj. Jo. Salwia. Ja wam pokażę. Moment. O! Jestem. Ogólnie to Jorzech jest w Warszawie, ale u swojego menadżera. Ja matka ma swojego menadżera. Ale nie tym, że się chciała pochwalić. No, widać. Sorry, hepło mi się. Witaj, on jest moim menadżerem, ale też bardzo dobrym kolegą. Wręcz mogę powiedzieć, że przyjacielem. Więc wie ta. Tako. Remington to jest? Ja, z Remingtona. Ona ma takie, o, skrzywione te. Ona normalnie też prostuje i zakręca. I ja jest z niej bardzo zadowolona. Bo jeden ruch, wie ta, w ta strona ciach i... No, ja mam bloki zrobione. Wiadomo, zwykłą prostownicą też idzie to zrobić. No ja, no, powiedzmy, no matka, ja mam zwykłą prostownicę, nie musi być taka, wie, ta skręcona. Ale uwierz tam, jakoś, nie wiem, lepiej mi się kręci, jak te płytki są takie skręcone. No i dzisiaj, że se tak się chce zrobiła, mogę te włosy w ogóle umyć takie świeże, ale chociaż ja lubię, jak te włosy są takie, wie, ta jednodniowe, dwudniowe. I jakoś mi ta fryzura się lepiej układa i lepiej te loki się kręcą. Tu już mi się coś rozwaliło. No jak ciotka klotka by da dzisiaj wyglądać. Ale no niech jest. Taki niedowład, chciałabym powiedzieć. Niedowład artystyczny. Taki, no, jak to się go do? Niedowład. Sorry. W ogóle nie mam paznokcia. Więc jak się Warszawa prezentuje normalnie? Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma, że nie ma, że nic ciekawego, ale tak, no. Dużo aut. Prawie Kajorzech jest, to jest przynajmniej tak cisza, spokój, ale tak to wszędzie auta, w ogóle pełno ludzi. A ja nie nauczono. Ja wyjdę do takiego spokoju, do tego mojego zatupia. A nie, że mi sam coś szarżuje i w ogóle. No, kurde, jak ciotka tako Krystyna dzisiaj wygląda. Ale podobał mi się. Ogólnie Jorzech to tu miała spięte, ale nie, jakoś tak, o, tak. Burz, a ja lubię burz, więc niech jest. W tym vlog dzisiaj nie ma wiele potrwo. Może coś jakiegoś fajnego będzie, albo coś, to wam coś pokażę, aż fajnego. Co tu może być fajnego? Nie wiem. Ale ogólnie ta prostownica. Dwa w jednym bardzo wam ją polecam. Ja jestem zadowolona. Używała już ich trzy razy. Trzy. I za każdym razem mi loki wychodziły. Wiadomo, jak mi coś tam nie wyszło albo coś, to żech brała pasynku i żech zaśkręciła, ale one są takie, o, takie w upsiu, takie. Na dłuższych włosach na pewno fajnie to będzie robić, ale godą. Wzięłach się, obciłach tak trochę krócej. Mam nadzieję, że nie wyglądam, wie, jak ścięte na Kopernika. No nie, bo tu jest, no, wiadomo, loki ogólnie się teraz skrócą mi te włosy, ja. Jak się polokuję, to te włosy będą krótsze, ale one są takie, o, że tak tutaj, tak się opierają, a tu mam zaś krócej, więc zaś coś innego, wie, ta włosy nie ząb odrosną. No. No i tak, no i prostownica bardzo fajna, tu sobie nastawię ta. Tu się ją włącza, tu się wyświetla i tu tym pokrętłem przesuwa ta w prawo lub w lewo i
temperatura minimum jest 150, a maksymalnie 230, czy co jakoś tak. Bardzo szybko się nagrzewo. I co mi się też jeszcze podoba, że za płytka nie trzeba chytać. I no tu mo takie, patrz to, takie coś mo, że tu się łapie ta paluszkoma i to nie parzy, nie bewo zjarać. Więc no, taka polecajka. No a tak co, w ogóle mam fajną paletkę też. Paletkę, ja pokorzową. Ja ogólnie dużo pytań dostawam, co ja mam za podkład. Zawsze przy jakimś filmie, ogólnie ja mojemu staremu, że powiedziałem niedawno, że miała urodziny i powiedziałam mojemu staremu, że chcę na urodziny wytano. Ja mam Apple'a mam. No, iPhone'a, czy jak to się goda, i ja bym chciała te nauszniki. AirPods'y. I może mi stary fundnie, ja nie wiem. Zobaczymy. Ja wam już pokażę podkład, bo ja mam zawsze zapytanie pod jakimiś filmikoma. Matka, co ty masz za podkład? Korektor wam pokażę, mam ten z L'Oreala. Takie coś, o. I to jest rozmiar. Rozmiar 322 Ivory. Bardzo fajny, bardzo mi się podoba. I nachalnie, nadmiernie używam podkładu. Losowanie lotu w mojej kosmetyczce. Czekaj, tak. Jest. No on jest... Może jest troszeczkę za ciemny, ale ja na to nie zwracam uwagi, bo nie robię się takiej maski, noszę to naciągam na szyja. Ale tutaj... No następny raz się kupia jaśniejszy. No widać już, opakowanie wygląda jak... z L'Oreala i to jest Infallible... 24 i to jest kolor stówka. Taki. Nie wiem, czy jeszcze jest jaśniejszy. Może być jakiś porcelanowy albo coś, ale ja nie wiem. Więc zobaczymy. Ten nadmiernie. Kocham go normalnie nad życie. I ogólnie mam fajną bazę. Nie wiem, czy wy bazy używota, ale ja się przyznam bez bicia, że żech nie używała bazy. Baza, żech miała w adwent no, w tym. W kalendarzu adwentowym. I to jest tako. Elf? Jezus, jakie cudowne. Czekaj to. Patrz, nawet jeszcze mam ręka nie domy to. Nawet takie to ciemne, no to fest taki ciemny wygląda. Ale żeby się tak aż fest... Ja się na to nie patrzę, to ja się tak o zakryję, się nikt na mnie nie będzie patrzył. Szalik dom, kto tam będzie, z elfa. O, i to tak wygląda. Ja na początku nie wiedziałam, co to jest. I tu otwarła tych kalendarzy, że godą, kurde, co to będzie. Ale było pudełeczko takie papierowe i pisało, że to jest jako primer, nie primer, baza, no i nie wiem. I to jest w takim, dzieli się, jak ja to chciałam otworzyć. Oczywiście ja mam długie paznokcie, więc to jest tak wygrzebane, wita. O! Taki zapach. Nie wiem. I ja zawsze wszystko wącham. Wita, nawet jak starego zoki leżą i ja nie jest pewno, czy one są czyste, to ja je też wącham. Niekiedy idzie dostać zawału, padnąć idzie, więc takie coś. I bardzo fajne jest, bo ona tak tych porów nie pokazuje. No wiadomo, że ja nagrywam no, na telefonie, to może tak tego zbliżenia fajnego nie zrobię, ale fajno jest. Fajna ta baza. Nie mam pojęcia, po wiele ona będzie. Nie mam, nawet nie pamiętam, w jakim to kalendarzu było. Ale chyba w Douglasie. Ja bym miał Douglas, Nivea i Nyxa, to więc to będzie w Douglasie. Więc tak. I co jeszcze mogę polecić? No najważniejszy ten podkład, bo podkład mi się bardzo podoba. Może cienie wam jeszcze pokażę. Moment. Cienie ogólnie były u Karoliny stylizacji, nie wiem, czy ją znota, w tym boksie. Ona ma takie tam boksy. I w tym boksie była taka paletka. Bardzo fajna, bo w ogóle nie są, ogólnie nie są tej firmy. Reverse? Dobrze ja to czytam? Bardzo fajno. Rzęsy też mam fajne, nie? Z chińskiego. Zawsze, że kupowała Adelki, więc w środku wam pokorza. Jest taki pędzelek taki, ale tak się prezentuje. Bardzo ładne kolory i jest w ogóle fajnie napigmentowano, więc jest zadowolona. Wiesz, że to takie, tako jak jo do matki, która tam wita, nie maluje nikogo, ale nic, ale widać, że fajne, 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 ja.
Coś mu tutaj źle chyba rzęsa przyklejono. Muszę sobie ją poprawić, albo dupcy się. A, dupca to. No. Nie chce ktoś podgardla 5 kilo? Nie chce nikt. Dobra, to ja lecę. Pokorzawam trochę tej Warszawy. Wita. Hi, 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 lo. Hi, 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 lo. Nieważne. Do później. Paznokcie muszę sobie zrobić. Bo on odrósł nawet. A błach przed walentynkoma. Chociaż jest taki już w miarę, ale one są, nie wiem. Jak to rośnie, to takie łopaty. Mówię, to ja mam ogólnie łapa jak słoń, ale takie łopaty się robią. To później. Co ja już kot. O nie! O boluach, sam butelka. O! W uczułach! Dobry! Dobry! Matka już jest w domu. O, Andrea też. Jezus, Andrea tak grzywka. Trzeba jechać z tobą do fryzjera albo, i ci obecnie. Albo ty. No, mama już tak ci nie chce włoskopcia. Pani fryzjerka ci fajnie zrobi. Muszę z nim jechać do fryzjera. Nie było teraz kiedy, bo teraz już jest zdrowo i w ogóle jutro już do szkoły. O, i moje jajko się już wykluło. No ja. Nie kotej. Bo to ma być, wiesz, do filmu na King Tonga naszego. No ja tylko mówię. A nie! Ale ja mówię. Nie zdradzę! Ja mówię jak. Ja nie będę mówiła jak on wygląda, kto, jaki to jest dinozaur, tylko ja mówię, że się wykluł. Aha. No. A czemu tylko to, że on się wykluł? A ty bądź cicho. A nie. On się nie wykluł jeszcze! Nikaj tam! Nie, a to cię ona nie zdradzę. On nie zdradzę. Nie, nie możesz pokazywać, bo to będę. Ja będę film na King Kong'a! Ja będę mnie wydawać filmu, bo tego już pokażesz! Kocham cię, wiesz? No. No wiem, no. A kiedy nagramy no. tego z tym dinozaurem? To już jest nagrane, jedna ale, część. Ale druga. Wleci jutro dopiero. A ta druga nagramy jutro i potem jest jeszcze jeden film, i on rośnie. No. Ogólnie was zapraszamy, bo nie wiem, czy tutaj ludzie ludziska wieta, że my. Jezus, ten palec, ta kamera. Czemu ta kamera? Że no, co o czym gada? Aha! Że mamy nowego Tinktunga założonego, czyli aż się odbiłem w brylach. Cury na obrotach i no nie przez ust kreską, bo nie szło tego dać. No są cory. Mogą być i cory. Więc cury na obrotach. Proszę bardzo. Więc zaproszamy was tam serdecznie. Co to jest? Co to jest? Ja nie wiem, co ja tam na dole napisałam. Nie musisz czytać. Łapka w górę i dzwonek. Ty się cwano! No bo ja umiem. Patrz! Ona łapka! To musisz napisać tutaj, żeby subskrybowali i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie. Jako cwano! I mi udało się narysować łapkę. I ty się mądro. A patrz, co ja tu narysowałam, patrz! Więc zapraszamy was na Tinktonga, właśnie cury na obrotach. Na razie jest ino Tinktong. Ding-dongi mogą być. A tutaj jeszcze coś mam. A jak ty ładnie. Tutaj jest ciocia Sylwia i tu jest piłeczka, a tutaj, a tu jest, tutaj jest dziupli od mrówkach i mrówki jedzą mięsko. To są takie mrówki, no nie wiem. Jakie mrówki? Mrówki. Mróweczki? A jak mi, ale jak mi wlezą pod kołdra? No bo się boję. Mi to zjedzą mnie! Patrz, ale wiesz, jakby to musiały mnie długo jeść. A tutaj lubisz złoto, czy lubisz kasę? O, kasę? Mama to i to lubi. Ale ty nigdy nie dałaś i nie dajesz złota. Mama. No bo ja nie mam złota! Skąd ja mam mieć złoto, dziecko? Mama, a patrz na to, mama, patrz na to. Tu jest ciocia Sylwia w czerwonej... Gaciach. No, gaciach. A tutaj też jest ciocia. Aha, super. Bardzo ładnie, grzebko. No i w ogóle. Ta. Mami, nie dają spokoju. Ale jak zjadłyśmy zupkę, to no. Jest ta dobra zupka, jak wczoraj. Była dobra zupka? No. A to pusioczku. Ale jest już dobra. No.
dobra jest? Która zupka jest dobra? Które jadłeś mi. Ale jaką żeś jadła zupkę? I mama dopiero dzisiaj z Warszawy przyjechała. Nie ma, coś ty wczoraj jadła. Co tata uważał? Zupka to nie tata wam zrobił. Tata wam zrobił zupę. Tata ważył. Czym tam jest? Stary ważył. Jaka zupka? Pizza, a właśnie pizza, żeśmy się zamówiły. Niedługo powinna być. No i ogólnie, bo Żechwyna straciła. Więc tak, chciałam wam powiedzieć o tym kanale na TikToku. Nie na DigiDongu, no na TikToku. Że, patrz, a mogła chcę słuchawki założyć, byś tam mnie lepiej słyszeli. I Jorzek zaś to ten. Ale to już wycimie ta. AirPodsów, że się dalej nie kupiła. No oczywiście. I tak, zapraszam was na TikToka, na Córy na Obrotach. Tam jest typowo taki content, wyta. Rodzicielski. Znaczy, nie rodzicielski. Nie wiem, jak to powiedzieć. Content taki, że będą eksperymenty z dziećmi moimi, ja. Jakieś, nie wiem, testowanie zabawek różnych, jak pojedziemy coś kupić. Właśnie dzisiaj, a to wam nie powie, przywiozła i. Bo to jest dla dziła, mam gadżetu moja, a to jest dla dziła. No. No to mów, a nie, że się... To czekaj, bo mnie ślepio święci, no. Dzisiaj przyjechałam z Warszawy i przywiozłam Andrzej takie pudło, że idzie tam 10 eksperymentów zrobić, więc jeszcze, że to w smyku kupiła na promocji. Więc mam nadzieję, że to będzie fajne i to właśnie chcę nagle jakieś kryształki tam idzie robić, róg jednorożca. Halo, czuję się jakby w przedszkolu była. A, okej. Ojca nie ma, ja jestem jako kto? Jest, no jestem sama z dziećmi, no. I właśnie takie eksperymenty. Nie wiem, czemu tak to czynia. Nie mówimy o Brunie. Nie. Nie mówimy o Brunie. Jak się nazywało to? Moje El Canto? Nie, nasze El Canto. Bardzo fajna bajka, polecamy ogólnie. Mama, a włączysz tą bajkę znowu? Na Netflixie na pewno chyba i nie ma, tak mi się wydawało. Albo na oglądaj.to, albo na bajeczki.org. Tam się może ta. Nie mówimy. Może to się to. Nie mówimy. Nie będę gadać o Brunie. Nie. Czy ja mogę dokończyć, o czym będzie. Nie! My chcemy swoją robić, ty rób swoją. Ale oni mnie nie słyszą. Nie mówimy o Brunie. Oni mnie nie słyszą, idźcie do góry. Nie. Krystyna, Halina. Ale ja nie pójdę do góry, bo ja czekam na pizza. To patrz na okno. Połóż sobie telefon tak i będą cię widzieć i będziesz patrzeć na okno. Po kim to się wdało? To po mnie na pewno nie. Po mnie na pewno nie. Przewrócisz ten drapak. Soniu, przewrócisz drapak od kota i sushi nie... Mamy kota sushi. Tu była kona. O, a patrzcie, co nam mama kupiła. Nie pokazuj! Bo, nie, bo ja to chcę na TikToka. Dlaczego nie mogę? No, bo to będą eksperymenty pokazane. I potem pokażemy. Aha, znaczy, ale mogę tylko pudełko tylko pokazać. Nie. Nie chcę się. Nie. No to tylko ta chwila. No. Nie mówimy. Jeszcze to chyca. Nie będę gadać o Brunie. Sorry, że ja tak wyta. Trzy za ten tel. I tam będziemy coś robić. A możesz tylko pokazać. O! I koniec. No, no. A tu jest. Więc. A tutaj jest niespodzianek. Mówimy o Brunie. Nie mówimy. Albo? Nie, albo nie, dobra. Nie, już ciszej, bo mama chce dokończyć swoje. Się płacze zaro. Widz, jakie eksperymenty, jakieś zabawki i w ogóle, no, wyta.
Dom wariatów. I takie jakieś lifehacki śmieszne, o, tam dzisiaj wleciało właśnie, to sobie można zobaczyć. Zapraszam. Dobre, już. Chyba się uspokoiła, bo nie. Już grzecznie? Tak? No, będę rysować. Więc tak wam chciała powiedzieć, że taki tam be content, ten mój content. Mama na obrad. Nie, że mi coś śmierdzi. Na pewno nie czego. Nie, że mi śmierdzi. I no. Gusion mi zawisnął. No wiem, że mi gusion zawisnął. No. Gusion zawisnął. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie kontent tam taki będzie wita rodzinny. W ogóle jak się świeca. Nie wacera mi się przetuszcza coś ogólnie. No ja na Jorzechie tłusto, to ma prawo się przetuszczać. Czemu ja to tak cały czas trzyma? Telefon za ciężki. Te takie lifehacki tam ostatnio wyszło. Co ja to tam tak, aha, z takimi balonoma. Dzisiaj tam wleciało z taką wodą w butelce, więc może ta zajrzeć. Bo mi są na Instagramie. Z Warszawy miała wam coś nagrać, ale szczerze, teraz wam opowieść skrypty. Miała telefon w ręce, bo żeśmy sobie zamówili tam ta nie taksówka, no Ubera, czy co to tam było. Wsiadam do auta ze zadku i patrzę, no dobra, no ręcznik. To nie był ręcznik, to był koc rozwinięty. Wie ta? Koc. Rozwinięty na tym siedzeniu, go no dobra, no siedna się na ten koc, wie ta, no może ten hop tam, no se tak położył, albo co, no nieważne. Nagle czuję, że mój prawy poślad, no tak udo, robi się mokre. Że się robi mokre. Patrzę, jakoś folia się odsunęła i w ogóle. Szturchą tego mojego Wojtka, czy nie, że ten nie, Wojtek to nie mój stary Wojtek, to jest mój menadżer. Szturchą go i go tam, ty słuchaj no. Jemu mrzici mokro. Ty się śmieje. I go tam, ty się nie śmie, bo ja serio mu mrzici mokro, tak mi tak po cichu, nie? A on go to, jak mokro? Ja go tam, nie wie jak mokro, siedzę na jakiejś dece, pod spodkiem je folia i jest mi mokro. I on się pyta tego kierowca, bo Jerzek zauważyła, że bardzo dużo jeździ ogólnie, no nie Polaków i no zagranicznych, nie? Hopów i w ogóle. Coś mi tu stoi. Dyndo mi. No i on mu goda, że czy coś się tu wylało. On go do, no! On był na myjni, wie ta, i klient mu nie zawarł szyby i z myjni mu cały ten mokry zizmo. A ja z mokrą życią. I prawie żeśmy jechali na spotkanie. Więc z tego wszystkiego nie nagrałach, a miałach taką nadzieję, że nagrom wam. Chociaż z tego auta wyta przez szyba i w ogóle, bo żeśmy tam mijali ten Pałac Kultury i w ogóle stadion nawet był widać. No ale no, może dla was to tam nic nowego. Ale tak chciałach wyta. No. I z tego wszystkiego, nie że Jorzek była zestresowana i taka no wyta, no wyschnie, no wy, no. No wyschnie, no. No. No, że z mokrą dupą by dała łazić. No i wyszła z tego auta, tego myśmy tam mieli kawałek do tego spotkania. Wojtek tak patrzył, że nie ma źle, tak obyś się obejrzała i no i... No. Dobrze, że my no wleźli, o się no cupach na żyć i potem te zebranie dość trwało, bo my tam chyba siedzieli dwie godzinki, no. No, dwie godziny. Więc ta żyć zdążyła mi wyschnąć, i bo was bardzo przepraszam, że nic nie nagrała, ale serio mi wyleciało z głowy, jak my wyszli z tego zebrania, to już było tak szarawo, ciemnawo, potem następne zebranie, zaś następne, więc co, mam by do pocinku coś nagrywać? Więc tam tak nie było takiego wow, żeby wam mogła nagrywać z jakiegoś tam nie wiadomo jakiego piętra, bo nie było tak. I weź tą krzyweczkę rzadko. No i nie nagrała wam i godom przyjada do dom, to coś krótkiego nagrom, moje wyżalenia i w ogóle.
I co teraz? Teraz będę montować ja. Zamiast do kupy wszystko wkleja i leci na YouTube'a. Kolejny vlog. Pizza. Albo? Kolejny vlog na pewno za parę dni zaś wleci. Bo teraz to ja tak w domu będę siedzieć. Dziochy do szkoły, do przedszkola i w ogóle. No. Więc się czym ta? Ja. Możesz. Więc się czym ta? Dobrej końcówki niedzieli, bo muszę, bo już go wciepuję. Mam nadzieję, że mi się fajnie doda. Mam taką nadzieję. Ogólnie internet, że nie, że zmieniła i no mam ten stary i zamówiła chcę T-Mobile'a, ale już tak chodzi, bo chodzi, chce spróbować tutaj z Play'a. Więc a u mnie światłowód to jest no niemożliwe, bo ja na takim zadupiu mieszkam, że tu mi go nikt nie podciągnie. Nie podciągnie. Czym ta się? Idę za siu.